Siemano, witajcie, z tej strony Mister Adamo 15. Witam serdecznie na po sąsiedzku. Jest ze mną oczywiście sąsiad. No, dzień dobry, witam serdecznie. Sąsiad wita was bardzo mocno, tak samo witają moje piękne kozy oraz 40 z prasą. Sierpień, zapierdziel niemiłosierny. Jeżeli chodzi o kuski, pierwsze mleczko sprzedane, tak jak obiecałem, tak będę sprzedawał. Raz na ten miesiąc, więc w sierpniu już mamy z głowy to. Kolejne będzie sprzedawanko we wrześniu. Jak na razie jest to fajny zarobek. Więc myślę, że z czasem, gdy naprawdę będzie tak po 2-3 tysiące wpadać, chociaż nie wiem dokładnie ile to będzie miesięcznie wpływać, no bo teraz sprzedawałem jednak wszystko, o co było od kwietnia, więc na pewno to tak kolorowo nie będzie, ale właśnie we wrześniu sprawdzimy, ile przez taki cały miesiąc, czyli od sierpnia do września, chyba nawet sąsiad też tam kombajnem leciał w tle, tak fajnie, tak fajnie dupkę, bo widać tylko jaki fajny kolor, mówię, coś pasuje. Wtedy we wrześniu zobaczymy, ile naprawdę tak fajnie można miesięcznie na tym wyjść, więc ja tu bym był mega zadowolony. Jeżeli by to się trzymało właśnie gdzieś tak na 1000-1500, to naprawdę byłby to fajny zastrzyk gdzieś tam gotówki dodatkowy miesięczny, no bo nie będziemy sprzedać codziennie, no bo to by mijało się trochę z celem, żeby cały czas się tym bawić, ale we wrześniu na pewno na kolejnym odcinku się pobawimy. Ale teraz lecimy dalej do roboty, bo jak sami wiecie, w sierpniu ja osobiście tej roboty mam naprawdę sporo, bo... Czekajcie, o, teraz już jest wszystko git. Miałem krzyżyki na oczach połączone. I muszę przygotować sobie pod siewy rzepaku. Sąsiad po raz kolejny zdecydował, że tego problemu mieć nie będzie, bo on nie chce się w to bawić, nie chce bawić się w rzepak. Ja pierwszy sezon rzepaku pobawiłem się na ciężkich ziemiach, na słabych ziemiach, bez... No niestety efektu plonowania, który, no sami dobrze wiecie, dał nam chyba 6,5 tony. Z nie wiem ilu arów, zapomniałem, ale naprawdę no było słabo, chociaż nie tak słabo jak myślałem, bo gdzieś tam jednak w głębi duszy później pogadaliśmy o tym, że naprawdę mam słabe ziemię tam, to te 6,5 tony naprawdę nie jest tak fatalnie, ale mniejsza z tym, teraz chyba będziemy mieli 77 arów, ale nie wiem czemu mi tak gdzieś to świta w głowie z wczorajszego dnia, ale zaraz wam powiem. Tak, 77. Dobre te numerki mi gdzieś tam w głowie lecą, więc to jest bardzo dobry wynik. Jak sami widzieliście, co zaznaczałem, które pola, no poprzednie pole, które kupiłem, to bardzo dobrze pamiętacie, no bo zakupione, zaorane, uprawione, wszystko przygotowane, fajnie, bo tam gdzieś jednak to pole nie było takie fatalne, jeżeli chodzi o ziemię i o przygotowanie, bo i tam trochę było pH i nawozu, więc pod tym względem naprawdę się trzeba cieszyć, że nie kupiłem jakiegoś gunwa, tylko naprawdę już jako tako, że w pierwszym sezonie nie muszę mocno ingerować, nawet lepiej, bo sami dobrze wiecie, że ja w sierpniu, lipcu, sierpniu naprawdę nie mam czasu na to i teraz jak miałbym się jeszcze tam bawić, dawać nawóz, dawać wapno, orać, uprawiać i tak dalej, no to naprawdę tego czasu by mi naprawdę mocno zabrakło. A teraz mam chociaż taki plus, bo mamy sierpień, mogę już siać rzepaczek, ale rzepaczek to troszeczkę później. Najpierw akcja prasowanie, 40 power, tutaj no bez dwóch zdań, troszeczkę zmienny zestaw, już to powtarzam chyba od sezonu, że troszeczkę zmieniam, żeby ta 40 też miała czym jeździć. Wy jednak gdzieś tam mocno piszecie, żebym postarał się zmienić coś w maszynach i po prostu sprzedać jeden z ciągników. Nie wiem czemu ja po raz pierwszy od dawna na tej serii, bo przeważnie gdzieś tam jednak staram się mieć nie za dużo tych ciągników, a jak mieć to gdzieś tam wymieniać, ale tu po prostu jak na razie siedzi mi to, że jeszcze są te małe maszyny i one gdzieś są przydatne do tego, bo nie mam całego tego parku maszynowego wymienionego. Nie mam wszystkich maszyn do czwórki, czy też do jakiegoś innego ciągnika, który mógłby wpaść zamiast tam 40 czy 50. No osobiście sami dobrze wiecie, że jeżeli miałbym coś sprzedawać, na pewno to była właśnie 40, bo
Żelazka już była wiele razy gdzieś tam tą ikoną serii i w tym momencie 50 to jest tak coś innego, bo żaden z nas nigdy na serii nie miał 50 tak zwanej. Dopiero po sąsiedzku dało nam to po raz pierwszy coś takiego. Dodatkowo matura, więc w tym momencie no, jest dla mnie oczkiem w głowie, jeżeli chodzi o ciągnik, no bo nie będę teraz specjalnie kupował ciągnika z turem pod to, jak mało naprawdę tego tura używam, bo póki nie mam jakiejś odwalonej obory, nie mam paszowozu, to jak na razie on jest tylko przydatny do zbierania belek, ładowania obornika i jakbym jeszcze coś potrzebował, to wiadomo, jakieś ściąganie paleciakiem, no bo chyba to najczęściej ostatnio było używane podczas jakiejś sprzedaży czy kupna danych maszyn, więc na pewno 50 to jest ostatnia rzecz, którą bym w tym momencie sprzedał, ale jak na razie na pewno w tym sezonie też nie pożegnam z 40, ani 50, ani 4. Te maszyny nadal cały czas będą u mnie, więc tutaj, jeżeli chodzi o komentarze, to rozwiewam te całe wasze napisy, że trzeba coś sprzedać, że trzeba coś zmienić. Jak na razie nie ma takiej opcji. Wiadomo, że to jest dla mnie pieniądz. Nawet 10-15 tysięcy jakby wpadło, to ja i tak bym był zadowolony, ale czy by mi to coś zmieniło? Nie wiem. Na razie nie mam nic na oku, jeżeli chodzi o coś nowego i też nie ma sensu dawać kolejny ciągnik, który by wstał, bo w tym momencie na pewno coś w pokroju czwórki, no bo większy na razie niż czwórka, to moim zdaniem bez sensu, aż się tak rozgadałem, że za daleko pojechałem, zdążę, tam się to otworzy bardzo ładnie, więc tak mówię, jak mam jakiś ciągnik pokroju czwórki stać na podwórku i nic nie robić, no to wolę mieć jednak tą 40 czy 50, która jednak coś robi, tak? Więc tu się fajnie dzielimy, a też sprzedawać 40, by cała 50 tylko zapierdzielać, to też to trochę tak będzie nudne, tym bardziej, że naprawdę kawał dobrej roboty robią te moje ciągniki. Tak samo jak i kombajn. Kombajn oczywiście znakomitą robotę zrobi, jak sami tutaj widzicie, oczywiście jeździmy i prasujemy słomę po pszenicy. To wkosiłem sobie między odcinkami, można tak powiedzieć, jakby u sąsiada, żeby przygotować, bo to pole najważniejsze dla mnie jest właśnie pod rzepak. Nie chciałem tego kosić na odcinku, no bo wiadomo, że teraz gdybym skosić to pole, to bym miał spokojnie 15-20 minut straconego odcinka. A o to też tutaj chodzi, żeby ja jak najszybciej to zrobił. Nawet sąsiad fajnie ostatnio powiedział na odcinku u siebie, że czym więcej my będziemy mieli hektarów, tym więcej my będziemy musieli robić poza nagrywaniem, a na to sobie też nie możemy pozwolić, bo ta seria właśnie ma być taka ciągłościowa, czyli że robimy cały czas, nie siedząc, nie tracąc czasu poza odcinkiem i jak na razie widzę, że w tym momencie do takich maszyn mój areał jest wystarczający, bo jeżeli ja miałbym sobie teraz bez dokupywania ciągników kupować pola, które wy cały czas piszecie i to mnie trochę dziwi, bo naprawdę osobiście dużo tych pól razem z sąsiadem przez ten sezon kupiliśmy, a maszyn tak średnio, bo tam albo jedna, albo dwie wpadły u nas, to no naprawdę trochę mnie to dziwi. Oczywiście jak zawsze w sierpniu bywa, sprawdziłem sobie, jak mamy te hektary, no bo dobrze wiecie, że w poprzednim sezonie te hektary oczywiście wam powiedziałem. Zaraz wam wyciągam moją księgę farmy, chociaż gdzieś tam delikatnie w głowie pamiętam, ale nie chcę się pomylić. Więc od razu wam sobie tutaj wyciągnę, postawię. Mam ładnie sezon piąty, dodajmy, że to już jest sezon piąty, jeżeli chodzi o sezon żniwny, bo tak sobie to zapisuję. Więc mamy sezon piąty, ale to jest dopiero trzeci sezon, w którym gdzieś tam zapisuję hektary. No i proszę państwa, dokładnie sezon temu, dokładnie w sierpniu, rok temu, miałem hektarów, liczmy 2,60, tak, no bo nie będę tam już tym mówił 2,59, no bo to tak aż ten jeden arte czy werte życia mi nie zmieni. Miałem 2,60, a w tym momencie, ludziska kochani, ja mam tych hektarów prawie 4. Tego się nie spodziewałem. Bez hektarów licząc, prawie 4 po prostu. Nie, bez 6 arów dokładnie. Bez 6 arów dokładnie 4 hektary, więc naprawdę szacun, bo kupując te wszystkie pola ostatnio, nie spodziewałem się, że naprawdę aż tak wywinduje do góry, bo ja w tym momencie licząc kupiłem około hektar 35 chyba na szybko moją matematykę, więc to jest naprawdę sporo. Hektar 35 to jest ze 100 parę tysięcy, to jest około 130 tysięcy. No to sąsiad wam na szybko też teraz obliczył, ile pieniędzy wydałem w cały rok na pola. No to naprawdę na tej serii
robi to Boże, ogromną żeby robotę. Realnym, tak można było sobie kupować co sezon tyle pól, nie? Kopię teraz, no ale tak szczerze? No to jakby można było kupować, to by w ogóle był interes życia, ale nie wiem jak cenowo wychodzi. Ile by się teraz wydało za no, hektar na 70, przykład 70-80 trzeba. Czyli kurna, naprawdę dobrze tutaj mamy, realnie mamy tutaj ogarnięte to. No bo ja osobiście no, nigdy nie kupowałem hektara, więc no, nie wiem ile jest w życiu realnym i też no, nie orientuję się. No 80 na pewno, są już czasy, że jest 80 za takie słabe ziemie oczywiście, bo za no, za tam wiesz, za tak no, jedynki, dwójki, to nie gadajmy o tym, nie? Tak. Chociaż licząc te pola u nas tutaj, to możemy te powiedzieć, tak, że te 125 to są jakby jedynki, dwójki, tak? Tylko, no że bo... to właśnie tak to nieliczone jest, że tam akurat nie ma tak, 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 no. Chociaż niektóre pola są tanie, niektóre są drogie, nie wiem od czego to jest dokładnie zależne, bo tego nie patrzyłem, ale na pewno jest to jakoś tam porozdzielane. Ja to sobie już końcóweczkę wyprasuję. Bardzo szybka akcja prasowania. Kurde, nie uda mi się całej tej belki zrobić, bo mam tu jeszcze parę procent, a mam wszystko bez mijaków. 4, 5 belek i szósta w środeczku, więc naprawdę całkiem spoko wynik. No nie będę już kombinował, bo i tak tutaj nic z tego nie zrobię, dodając, że przecież jeszcze mam dwa pola offsa do ogarnięcia, jeżeli chodzi o te sprawy związane z prasowaniem, ale najpierw to trzeba skosić. Ale wracając, lećmy po kolei, bo jak ja ucieknę od jednej a rzeczy, to potem będę wracał, a to takie bezsensowne gadanie, więc tutaj jeżeli chodzi o hektary, naprawdę dobrze poleciałem i ja osobiście w tym momencie na pewno w tym sezonie, inaczej, do końca tego roku pauzuję z kupowaniem pól, to jest pewne w 100%, bo ja mam tylko 20 tysięcy, na pewno mam do kupienia dwie maszyny, to są minimum dwie maszyny, ale nie powiem, że w następnym sezonie tego pola nie, tych pól nie kupię, bo mam w planach dwa fajne kawałki, które mi troszeczkę pomogą rozwinąć się i to jest tylko taka rzecz dodatkowa, to nie będą jakieś nie wiadomo jakie hektary, razem to będzie około chyba 70-60 arów, to nie jest jakoś mega dużo, ale mi mega pozwolą na rozwinięcie się oraz zrobienie fajnych kawałków pól. Tutaj obok moich kóz są cztery belki. Żebyście wiedzieli o co tutaj chodzi, wykosiłem sobie wszystkie pola offsa, dodajmy, te, które były gdzieś tam naokoło obsiane, jak dobrze pamiętacie, kukurydzy czy też ziemniaków, bo chciałem sobie to już przygotować wcześniej, miałem chwilę czasu, wiecie, że we wrześniu będzie się działo, no bo jest i pierwsza kiszonka i będą też ziemniaki, chciałem mieć to wszystko fajnie przygotowane, dlatego też skosiłem owiec i tego offsa w tym momencie, bo mam na silosie, mam 3,447, więc czy dużo, czy nie, ciężko powiedzieć, bo to są takie kawałki, na początku troszeczkę się tak zastanawiałem, czy nie za mało, ale dopiero potem się kapłem, że mi zostają jeszcze dwa pola do skoszenia, bo przecież sami dobrze wiecie, nowe pole zostało kupione z offsem, znaczy nowe pole zostało kupione i tam zasiałem owiec, może tak powiem, że jak powiedziałem teraz z offsem, to jakby było, że kupiłem z pole już gotowe z offsem, nie, tam musiałem dokładnie sobie zasiać. Wsiadamy sobie do czwóreczki. Siadamy sobie do czwóreczki i teraz tak, ja bym nie chciał do tyłu, tylko do przodu, ale teraz tak, to jest ciężki wyjazd, gorsze jest zawsze stąd, żeby właśnie stąd wyjechać. I czym się teraz zablokowałeś, chciałbym powiedzieć? Dario, tym kawałkiem się tutaj zablokowałem? No, tu jest ciężki wyjazd, nie powiem, że na pewno z czasem będę chciał się pozbyć tutaj tej wiaty, to jest drewniana, więc jakoś mega nie będę za tym płakał i zrobić tu coś innego, może do budówka jakiegoś garażu, żeby fajnie było coś tutaj mieć innego niż maszyny, a wiatę może gdzieś indziej postawić od zera, bo nie powiem, że tu jest fajnie, ale w tym momencie na takie większe maszyny, gdzie mam jakiś tam siewnik, ciągnik, no to już trochę tego miejsca jest za malutko. Dobra, dajemy czwóreczkę, chociaż tutaj powolutku, żeby na nic nie trafił, bo mamy sporą wycieczkę. W przerwie może sąsiad powiedzieć, co ty dzisiaj ciekawego robisz? Ja? Opór, pszenica. Koszenie, tak? No jeszcze mi zostało pod... Zaraz kończę jedno z pól, takich małych, no tak. I jadę z kolejnym. Koło ciebie właśnie będę miał. No tak, bo sąsiad ostatnio bardzo mocno pokosił pszenicy. Ty masz to żyto też skoszone, tak? Czy nie? Nie, żyta jeszcze nie mam nic ruszone.
Czyli ty tylko pszenicę kosisz? Ja tylko na razie pszenica jest opór cały czas. Boże, tak my gadaliśmy ostatnio o tym życiu, ja myślałem, że ty to że farmy, ale też. Nie, na razie to wielkie pole pszenicy miałem, które kosiłem cały odcinek. Aha, serio? Tamto pole było, aha, no, ja, no było ogromne. Więc no tam 0,7 hektara chyba tak, jest. Tak, więc ja też, mnie też to oczywiście czeka, tylko że ja tam mam pełne pole soi, więc ja tyle nie będę miał sypania co sąsiad. No właśnie, to było to, że ja robię jedną, drugą, tak. Musiałem sypać, to czasu zabrało. Sąsiad miał pod tym względem na pewno przekichane, mam automatyk, bo mi się coś takiego włączyło, więc jest git. Powinienem siać, dobra. Powinienem siać to najważniejsze, chociaż nie wiem czy... O, może tak będzie, wtedy będzie więcej garu, więcej żalu tutaj będzie dawał Ursus nam podczas tych siewów. Więc pierwsze siewy na tym polu, jeżeli chodzi o tą serię, rozpoczynamy. Czy zasieje całe, zobaczymy, bo chciałbym jednak tak troszeczkę wam tutaj zmieniać, żeby nie było, że cały czas będzie jedno i to samo. I tak szybko poszło mi prasowanie, ale chciałbym trochę posiać i spróbować pozbierać tamte belki, bo jak dobrze widzieliście, na tamtym polu będzie też rzepak, a jest ściernisko, więc tam, gdzie będzie ściernisko, nie będzie San Francisco, tylko właśnie będzie pole rzepaku, więc trzeba pozbierać belki, prawdopodobnie rozrzucić obornik, zaorać to i zasiać. Więc sąsiad, powiedz mi, czy ty będziesz jeszcze na sierpniu będziesz? Teraz? Myślę, że jeszcze zrobiłby po odcinku. Bez żadnych już problemów, bardzo się z tego cieszę. Znów ten sam problem mam, jeżeli chodzi o cofanie, ale okej. Tylko ja wtedy sobie tak zmienię, o, będzie lepiej. Bo muszę tutaj działać względem Słuchaj, no to ile masz tych pól rzepaku do zasiania? Dwa. No tak mówię, 77 arów mam do zasiania. W tym momencie, jeżeli mi się uda, chociaż to pole jest proste, więc jeżeli dobrze pójdzie, no to ja może i to zasieję nawet teraz na odcinku, więc no nie wiem, ile mi to zajdzie. Tak mówię, ja daję na to max 15 minut, nie chcę na pewno więcej, bo nie chcę 20-25 minut tego siać. Bo chciałbym też coś innego porobić. Jeżeli uda mi się w 15 minutach, zajebiście. Jeżeli nie, no to po prostu już te parę przejazdów zrobię poza. Ale jeżeli by się udało, to by było super. Tak jak mówię, no tu jest proste pole. Jadę tylko w tej nazad bez żadnych klinów, więc też jest plus, że nie tracę czasu. Więc może się udać, że to zasieję. Więc od razu lecę dalej, kolejne pole robię. I jeżeli, tak jak mówię, jeżeli ty masz kolejny odcinek, no to ja u ciebie wtedy kończę ogarniać tamto pole, zasieję sobie rzepak i ja już mam oczywiście to z głowy, więc pod tym względem powinienem być zadowolony i no jeszcze liczę, że jeszcze bardziej będę zadowolony za rok, gdy będę kosił te rzepaki i naprawdę będzie tego sporo. Jak już tak jesteśmy na temat rzepaku, to właśnie sobie przypomnę tylko, ile miałem w tym sezonie, ale o wiele mniej na pewno, bo ja miałem 50, tak, pół hektara. No dobrze, teraz mi się przypomniało, że gadaliśmy, że miałem pół hektara, więc i tak sobie tego nie sprawdzę, bo oczywiście będę miał o te 20 parę, 27 hektarów, więc jakby jeszcze jedno pole w tym sezonie dorzucił, to jest naprawdę sporo i to na najlepszych ziemiach, więc liczę spokojnie minimum 10 ton. Jeżeli nie będzie 10 ton, to wtedy na pewno chyba odpuszczę ten rzepak, bo za ciul nie będzie mi się zwracał. Patrząc na to, że teraz jakbym sobie dorzucił jeszcze jedno takie pole, znów by mi sypło około 3 ton na słabych ziemiach, no to na słabych ziemiach bym miał 9, tak? No to jeżeli 9 ton na słabych, no to kurczę. No musisz słuchać, no minimum, rzepak minimum dycha, na tak? ziemiach siać. No moim tak, zdaniem, no dlatego jeżeli teraz wrzucę na tych najlepszych, jakie mam, no nie wiadomo, jakieś mega najlepsze, chociaż jedno jest najlepsze, drugie jest taka setka, no ale ta setka to też jest takim, no... No nie jest ani złe, ani dobra, więc no myślę, że lepsze taka niż te 80-90, tak? Więc pod tym względem no nie mam innego wyboru, tym bardziej, że to było jedyne pole gdzieś tam fajne, duże i tanie do kupienia, więc no myślę, że będzie dobrze. No ja tak mówię, jeżeli nie da mi z tego więcej niż 10 ton, no to chyba ten rzepak po prostu trzeba będzie odpuścił i coś innego rzucić, bo z jednej strony fajnie wszystko, ale jeżeli mam nie zarabiać, to... No to tak średnio mi to idzie, no bo tak, belek z tego nie ma, więc już słoma mi odchodzi, jeżeli chodzi o kasę. Zarzuciłbym sobie w końcu naprawdę dużo pszenicy, bo ja tak ogólnie od początku serii mało sieję pszenic. Tylko gdzieś tam, żeby nakarmić moje kury i delikatnie sprzedać. W tym momencie z tego małego pola pszenicy dało mi 7,5 tony, więc i to jest bardzo dobre pole, bo najlepsze chyba jakie posiadam. I to jest naprawdę dobry wynik. Z takiego małego kawałka to ja mam tam, nie wiem,
5 tysięcy zarobione? Z 5,5 ze zboża, boże się wystraszyłem. Django zmieni coś na TS-ie i kurna mrugło na drugim kanale, na drugim monitorze, że aż się wystrachałem. Musiałem mieć Jankusa zaznaczonego. Dobra, mam Jankusa zaznaczonego, dlatego pan Kopolsko się wystraszy pozdrowieniami. Dla niego bardzo mocno. Wybiłem się z tropu. Ale jeżeli chodzi o ten rzepak, tak mówię, pszenicy 5,5 dostanę plus słoma 6 belek, tak? 5-6 belek. No to też jest kurna. No bardzo ładny pieniądz z tamtego pola, jeżeli chodzi o pszenicę, więc jeżeli rzepak mi nie sypnie tyle, żeby gdzieś mi to wynagrodzić, no to będzie mi trochę smutno. Ale dobra, zobaczymy, tak jak mówię, nie oceniam po jednym sezonie uprawy, bo trochę dziwnie oceniać coś, jeżeli daje się na najsłabszych ziemiach, jakie się posiada, więc jak na razie wiemy, jak to wygląda na najsłabszych i zaraz sobie sprawdzimy za sezon, jak wygląda na takich dobrych, a może się kiedyś uda, że jak będą fajnie ułożone pola, to i może na najlepszych moich polach zasieję rzepak, jeżeli on nadal zostanie. A może i tak zrobię specjalnie, żeby jeszcze porównać sobie, to zasieję może na tych właśnie najlepszych też około 70-80 arów i wtedy będzie mi to najlepiej ocenić. Ale czy to się uda, to tak jak mówię, no to przeważnie właśnie zależy w okolicach lipca i sierpnia, bo no, to jest specyficzna uprawa, na którą można zasiać tylko wtedy, kiedy naprawdę mamy jakieś pola skoszone i są gotowe do zasiania, ale nie było na tym rzepaku, więc to jest takie też trochę ciężkie i zawsze był z tym problem. W pierwszym sezonie zostały mi najgorsze, teraz musiałem dokupić to pole, żeby mieć chociaż dwa, więc będę prawdopodobnie starał się właśnie teraz na tych może najlepszych zasiać pszenicę albo wczesny owiec, bo teraz owiec też doszedł w sierpniu i wtedy to będzie chyba dobrze wyglądać. Tak mi się zdaje, że tak to muszę pójść, bo jeżeli tak tego nie ogarnę, to nie będę miał fajnych ziemi pod rzepaczek. Panie kolego, ja panu tutaj nie wyjeżdżam, niech się pan nie denerwuje, ale miło, że się pan zatrzymał. Mówicie, czemu nie używam znaczników? Nie wiem, ale mi farmingu na znacznikach o wiele gorzej się sieje. Dziwnie to wygląda i też nie zawsze to jest idealne. Te znaczniki po prostu są dla wyglądu, jeżeli chodzi tutaj o mój siewnik. Wiele razy gdzieś tam siałem na tych znacznikach i nie fajnie to po prostu wygląda, bo to zależy też, jaką robią teksturę, a jakby to robiło taką fajną, cienką teksturę, to byłoby to git, ale ono niekiedy tak rozwala to, że mi się to osobiście nie podoba. Jeżeli chodzi o dalej hektary, bo uciekłem trochę od hektarów, powiedziałem o sobie, no ale jak to zwykle co roku bywa, sąsiada hektary też sobie zliczam, no bo to jest bardzo jednak ważna rzecz dla was, bo jednak u was cały czas jest ta akcja, że z sąsiadem przecież trzeba rywalizować, trzeba się wręcz pozabijać o te hektary i wy tak cały czas kupuj hektary, bo przecież żeby sąsiad nie miał. Ale nadal jesteście, widać, mentalnie nadal cofnięci do poprzednich sezonów, gdzie to wyglądało, że szybko robimy serię, żeby wygrać i gitara. Nie, to jest w końcu inny sezon i tutaj troszeczkę idziemy pod życie realne i tutaj tak szybko na pewno nie będzie. I liczę, że będzie wam się to podobać oczywiście z odcinku na odcinek, ale jeżeli chodzi o te hektary, sąsiad miał dokładnie 3,23 w poprzednim sezonie hektarów, więc troszeczkę mi uciekł, ale on miał fajnie, bo kupił sobie bardzo duże pole centralnie przed żniwami, więc musiałem mu to zliczyć, a ja nie kupowałem jeszcze, więc ja dopiero gdzieś po żniwach sobie to nadrobiłem i wręcz przegoniłem, bo przegoniłem sąsiada. Sąsiad dokupił tylko 43 ary, czyli jakby jedno pole i ma 3,66 na moje 3,94, więc te 30, niecałe 30 w tym momencie arów mamy różnicy względem siebie i naprawdę nie jest to dużo, bo ja miałem osobiście chyba 70 arów różnicy, tak, względem tego liczenia, co było sezon temu, więc myślę, że te 4 hektary u nas naprawdę jest to dobry wynik. Ja jeżeli za sezon podwyższę sobie na 4,5 hektara, to naprawdę będzie to dla mnie dobry wynik, a liczę, że tak będzie, bo jeżeli kupię sobie te pola, o których myślę, o których mam w planach, no to gdzieś tak będzie i na 99% to kupię, ale na razie wam jeszcze nie pokazuję, żebyście mieli jakąś tam małą niespodziewankę z tego, bo jak wam będę wszystko pokazywał, to będziecie za dużo wiedzieć. Sąsiad gdzieś tam na pewno
słyszał poprzedniego dnia, co planuje. Dlatego on już gdzieś tam bardzo dobrze wie. I to tyle, jeżeli chodzi o hektary. Jak to zawsze bywa, zliczone, wszystko pięknie. Zima w tym sezonie u mnie, mogę też wam od razu powiedzieć, bo mam księgę farm, którą zamknąłem, więc już wszystko bardzo dobrze wiemy, więc na pewno jeżeli chodzi o hektary, to będziecie już pisać, tak będziecie pisać, żeby kupować jak najwięcej hektarów. Ale myślę, że na to, na co my teraz posiadamy, jakie teraz posiadamy maszyny, te 4 hektary to jest naprawdę dużo względem oczywiście gry, bo mógłbym sobie teraz dokupić nie wiadomo jakie maszyny, jakiś tam gruber, to tamto, jakiś kolejny ciągnik i lecieć z tematem dalej, jeżeli chodzi o po prostu o pola, o hektary. Ale tu trzeba iść coś innego. Jak sami dobrze wiecie, sąsiad już traci pieniążki na budowę. Ja powiedziałem sobie, że w tym sezonie mam trochę inne roboty i w tym sezonie na pewno żadnej budowy nie ruszam. I też nie chciałbym, żeby ta budowa szła identycznie, bo jak my będziemy robić to samo, no to będziecie mieli masło maślane, a nawet lepiej, za sezon ruszy coś innego. I u mnie też to oczywiście będzie szło krok po kroku, daj Boże, żebym jednak miał w głowie dużo mądrości i nauczył się chociaż w połowie blendera tego, co sąsiad potrafi, a naprawdę będzie fajnie. Ale no, trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, klikajcie subskrybuj, rzadko takie rzeczy mówię, ale może to mnie też jakoś tam podbuduje, bo nie powiem, wiele tam procent tych osób nie subskrybuje, a to naprawdę plus, bo całkiem fajnie, gdzieś tam cały czas te subiki rosną i bardzo mnie to cieszy, że nie stoimy w miejscu. Ale jeżeli chodzi tutaj bardziej o blendera, co nie mają wpływu na subskrypcję, no to to już bardziej się cieszy, jeżeli to wszystko się uda, ale tak mówię, ja na pewno będę chciał się pouczyć, będę chciał posprawdzać i też pobawić się w coś takiego, żeby was to też ciekawiło, bo naprawdę robi to zajebistą robotę, gdy policja zapierdala drogą. O 12.07. 12.07, dlatego też tak się wystraszę, nie wyjadę stąd dzisiaj, to już na pewno. Bo nie dość, że policja jedzie, oni wszyscy za policją wolno, to ja tutaj... Przecież nie, tamten przejechał, więc ja chyba będę mógł zwijać zaraz. Dobra, z tej strony nic nie jedzie. Dobra, dziękuję serdecznie. Braza, krwieczka, ogień. I ciśniemy. Powiem wam szczerze, że jestem mega zadowolony, bo zajebiście szybko idzie ten odcinek. Względem roboty, bo dawałem sobie 27 dokładnie wybiła. Kurde, w 30 minut skosiłem 2 pola. No to szacun. Dzisiaj do pełnego sypałem, więc to poszło trochę lepiej. No jest inaczej, ale zobacz, sąsiad, tak samo powiedziałem. Dawałem sobie po 15 minut na prasowanie i sianie. I ja w tym momencie nie minęło te 30 minut, o których gdzieś sobie tam ustawiałem. I ja już mam wszystko zasiane i sprasowane. Więc tego tym bardziej się nie myślałem, że uda mi się osobiście tutaj zasiać całe poletko. Wiedziałem, że mi zawadzi. Wiedziałem, że mi zawadzi oczywiście, bo zapierdzielał. Delikatnie mi pewnie bronki urwał, tutaj trzeba będzie kurna naprostować je z tyłu. Jak zawsze. Nie powiem co mi gdzie. Ja sobie na moim rondzie cudownym wykręcę tutaj. Sobie tutaj cygmyk fuch cofnę. Czekaj, ja będę musiał zmieniać te? Chyba nie powinienem. Zaraz sobie zrobimy taki mały myk, nie będziemy tracić czasu, nie, bo ja będę do obornika potrzebował, dobra. 50 ogień, proszę wsiadać, szybkie odpalanie jak zawsze na krótko, gdy nawet nie siedzę. 4 wraz wrzucana i rura. Proszę kura uciekać, bo lecę pod tura podpinać. Ogólnie podpinałem tura z prostej przyczyny, że nie wiedziałem, czym się uda czasowo tym wszystkim wyrobić. I tak sobie mówię, kurna, ja sobie narobię się, podepnę, a potem jak przyjdzie co do czego, to lipa z tego wyjdzie. A, ja zapomniałem, sąsiad, ty masz mój obciążnik. Gdzie ty go masz? Gdzie ty go masz? Przy tym, przy 60. Kurda, miałbyś gdzieś tam czas na szybkości mi go podrzucić? Okay. Bo ja polecę zobaczyć, czy ja dam radę belki zwozić bez. Raczej jedno po dwie chcesz? Nie. A ty tu sąsiad kosisz. No ja zobaczę najpierw, jak w ogóle podrzucę, bo ja nigdy nie używałem 60 turem bez obciążnika, dlatego. Nie, dobra, jedna jest git. Więc jeżeli no, jedna po dwie jest raczej git, nie będziesz wozić chyba. Nie, ja chciałbym, bo ja chcę pozwozić je bardzo szybko, więc na tamto to pole. Już jadę. Możesz mi gdzieś tam to podrzucić, ale do obornika boję się, że może być ten problem, co nie? Chociaż, tak mówię, ja nigdy nie jeździłem...
Nie, dobrze jest. Chociaż nie, dobra, dupka już mi podnosi przy dwóch, więc dwie belki to już jest dużo, a jednak jak miałbym jeździć tylko z jedną, to się trochę najeździłbym. Więc jak mi podrzucisz tutaj na szybko, to bym był ci bardzo wdzięczny. O, sąsiad tam, uff, na wlecie jak dzik. Nie, kawał dobry robot, ta 50 robi, chociaż tak mówię, trzeba powolutku jechać, bo bym sobie nie dał rady. Dobra, ja jeszcze później podjadę, bo muszę... A, mogę przestawić se Forshaya, bo tak mi trochę stoi tutaj niewygodnie. Ale powolutku daję sobie radę. Sąsiad ślicznie tutaj kosi. Zajebisty mamy tutaj widok. Ja na razie zostawię to sobie tak na boku. Te belki nie będę układał, bo mówię, szkoda mi gdzieś czasu na to. Jadę tędy. O, moich pięknych kóz. Naprawdę kozy, dobry interes. Nie spodziewałem się tego, że te kozy jak na razie będą mi tak wychodzić na plus, bo mi się zwróciły te, co zakupiłem. A więc teraz już wszystko chyba, co... Może tak mi się zdaje, że wszystko, co będzie, to będzie już na plus. Ewentualnie gdzieś w najbliższych miesiącach dopiero. Proszę tutaj podnieść. O, dobra. Jeszcze do tyłu trochę. O, już coś siada, jak to słychać, te motowidła. Niesamowicie to jest w tym momencie. Klimat jak ta lala. Szkoda, tak mówię, ja chciałbym tutaj doczekać jeszcze na tej serii. Może i nawet w tym sezonie, żebyśmy mieli akurat pole obok siebie i obydwoje kosili. Wtedy by to było idealnie. No ale no, nie można mieć wszystkiego i też nie chcę czegoś takiego robić, gdzieś tam układać pod odcinek to, bo tak sami dobrze wiecie, nie zawsze to wychodzi idealnie. O, proszę bardzo, jedna beleczka wzięta, teraz druga. Boże, jak to pięknie się jeździ. No nie, żyć nie umiera, co nie? Jeżeli chodzi o 50, ona musi być ikoną serii. Z tym turem dla mnie jest najlepszym ciągnikiem, jaki teraz jest. On robi taką robotę, tak mi się zajebiście nim jeździ, że żadnym ciągnikiem, jak na razie chyba w farmingu, takiego małego pokroju, nie jeździło mi się tak dobrze, bo gdzieś tam na serii Singa teraz to te większe ciągniki mega dobrze robią robotę, a gdzieś tam się mało na takich ostatnio jeździło i aż się chce. Usiadł po moim jedzie, czyli wraca do domu. Jo. Gdzie tu zmieścisz, bo ja tak postawiłem ten kombajn? No, gdzie, no bez przesady. Jezu, jak to ślicznie wygląda. Troszeczkę sąsiada dzisiaj podgłosiłem i naprawdę słychać, że jest o wiele lepiej, jeżeli chodzi o takie moje mniemanie tutaj. Nie wiem, to wszystko się dopiero i tak ułoży w tym, jak ja wyrenderuję i wam rzucę to na YouTube'a, bo ja tu mogę dobrze słyszeć sąsiada, a potem i tak na ścieżce dźwiękowej jest trochę inaczej, ale tak mówię, na pewno będę chciał w najbliższym czasie, tak i ja, tak i sąsiad, ogarnąć to, żeby jednak na tych seriach MP było nas wszystkich słychać najlepiej, idealnie tak samo, wtedy by było gitarowo, tym bardziej, jak sami dobrze wiecie, niedługo piękny dodatek się zbliża, jak będzie piękny dodatek, to i będą piękne serie, a tamtych serii multiplayer wróci w końcu tyle, ile było wcześniej, więc no to musi być podstawa, jeżeli chodzi o przygotowanie dźwięków, a może jeszcze wyjdzie, że w niedługim czasie u mnie też się dźwięki zmienią na te lepsze, jeżeli chodzi o mikrofon, ale to zobaczymy na razie. Tylko mogę wam taki spoilerek rzucić, a co będzie kiedyś, to się okaże. Dobrze, my teraz zjeżdżamy. Kolejne belki zwiezione. Mamy 5 belek, czyli razem 9. 9 bel z dwóch pól, można tak powiedzieć. No bo z tych objazdówek oraz z tego pola pszenicy. Tak jak mówię, zostawiam sobie tutaj, ja sobie to poza odcinkiem na spokojnie poukładam, bo chcę najpierw wszystko poukładać, potem zastanowić się, czy zostawiam coś na obornik, czy po raz kolejny sprzedaję wszystko, bo to też dlatego chcę zobaczyć, ile wszystkich bel dokładnie będzie i wtedy to postanowimy. Ogólnie czwórką dzisiaj mnie mało jeździłem, więc może i bym tą czwórkę przepiął w tym momencie na szybkości, bo widzę, że zostało obornika. Zostało obornika na rozrzutniku, więc ja go nie będę ładował. Bo pewnie może nie jest do pełna, ale myślę, że to i tak jest gdzieś tam 70%, więc na to, co ja tam sobie chcę porozrzucać, to myślę, że będzie git, ale to za chwilę. Tym bardziej, że chyba w tamtym sezonie też jeździłem tym rozrzutnikiem i naprawdę to zrobiło dobrą robotę. O, przepraszam bardzo, Wagnis. O, 35 tylko, to mało. Patrzcie, o, taka kubka ładna stoi, więc... ale chyba pojadę, bo to i tak jest blisko, więc ja sobie już zacznę coś tam rozrzucać.
Tym bardziej, że muszę też sprawdzić, ile dokładnie jest na tym polu. Ale kurde, tutaj sąsiada polem to tak można frunąć, że jak ta lala. No i tu całe poletko trzeba rozrzucić, ale teraz. Mamy 0, mamy 0, 10, 15, 30, 5, 30. O, jaka mozaika się tutaj zrobiła taka. Od zera do farmera, można tak powiedzieć. Czyli trzeba zarzucić minimum. Nie ma żadnego automatycznego. Nie wiem, czemu mi pokazuje 100% tutaj. Poczekajcie. Zmienić dawkę 115. Jak dam 110, to na tych najlepszych będę miał 140. Nie, no muszę 100 zarzucić tutaj. Nie chcę ryzykować, bo chyba 120-140 jest rzepak? Kurna, nie pamiętam ile rzepak. Sąsiad, pamiętasz ten rzepak? Ja też nie wiem. Znaczy tam na tych najlepszych koło 200 nie było, a nie, kukurydza koło 200, a rzepak nie 180? Nie, tu mi nie pokazuje niestety. Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. No z niby rzepak powinien mieć sporo, co nie? Na pewno dużo. Ale kurna, nie mogę sobie przypomnieć. Mi się wydaje, że 180 na pewno. Może i 180, dobra, no to dajemy więcej, dajemy wtedy 120, będzie 160, resztę sobie dorzucimy, bo i tak przecież musimy ostro tutaj przygotować te pola, więc wolę sobie tak to zrobić. Lecimy. I tak to można rozrzucać w tym momencie. No całkiem szybko zapierdziela, więc dobrze jest. Nie wiem, teraz mi wyskoczył full 220, ale nie wiem, o co tutaj chodzi. Bardziej, że nie mam zaznaczonego rzepaku. Szkoda, bo można by było coś takiego zrobić, że by w farmingu było właśnie ustawianie, co chciałbym tutaj zasiać i ono wtedy na tym precyzyjnym rolnictwie pokazuje mi, ile powinienem tutaj rzucić czegoś. Wtedy to by było tak już naprawdę idealnie, nawet jak to się mówi, dla laika, żeby każdy wiedział, jak to tutaj wygląda. Ja tak szybko przejechałem, ale chyba trochę pojeżdżę tutaj, bo mi zabrało 10%. To zrobię jeszcze jedną? Jeszcze jeden. Nie będę ryzykował, bo to szkoda. Gdzieś tam w połowie stanę, tym bardziej, że 10% mi zostało, więc fajnie. Zrobiłem sobie, chociaż mam wszystko przygotowane. Później mogę jeździć teraz tak. Tutaj, jak sami dobrze wiecie, teraz przez moje piękne kozy tego miejsca jest coraz mniej. Najpierw sobie przejadę oczywiście 50 ton. Obornika całkiem sporo, 20 chyba parę ton, więc proszę bardzo mi tutaj dać trochę tego obornika, tak? Załadować. O, to się odwaliło. Bornik mi się popsuł chyba. Czemu? On twardy się taki zrobi, że wideł bić nie mogę. O kurde. Jak serio, nie? Teraz jestem szoko trochę. To może coś masz innego na tych widłach? Nie, zero. Jak to się odwaliło? Coś się tutaj nam zbugowało. Tego się nie spodziewałem, ale zobaczymy. Troszeczkę podjadę do przodu. O, trochę mi tu się tam... Nie. To kurna, tyle żeśmy sobie porozrzucali obornika dzisiaj, niestety. Podjadę może tam trochę wyżej gdzieś się... Ligier popsuł? No nie ma. Nie ma i nie będzie. Ajajaj, proszę bardzo. Nie spodziewałbym się, że takie rzeczy się tutaj wydarzą. Specjalnie wideo nie zmieniałem, bo chciałem tutaj podziałać. A tu nic nie mogę zeskrzywać. No taka tafla twarda się przez sezon zrobiła, że sąsiadem... Nic ten nie wewnętrz. Dobra, nie będę kombinował, bo tutaj nie ma co. Trzeba to podziałać poza odcinkiem, zobaczyć, co jest winą tego obornika. No, sterta pisze jak bygnął, 22600, więc tu się nic nie zmieniło, oprócz tego, że przez cały sezon tego obornika wręcz nie dochodziło nic, bo nie miałem słomy u krów. Nie wiem, czy tutaj kozy są to zamieszane i one coś tutaj robią. Proszę tutaj nie pluć na ten obornik, tak, bo to... Może wtedy być ich wina. No zobaczymy. Na pewno będę kombinował. Nie. Sąsiad chyba przebiegł tylko. A, sąsiad to tam mocno jedzie z przyczepą. Będzie się tędy? Tak, no to co na koniec odcinka. Zobaczymy, jak sąsiad przejeżdża. I ile tam tego zboża. No kurwa, pełna przyczepa. Jezus Maria, coś pięknego u sąsiada tutaj. Ile masz na pełnej? 6,5?
6,5, nie mam pełnej, mam 5800. A proszę, wygląda no raz, no ale z nadstawkami to wygląda jak pełniusia. No niestety nie porozrzucamy tego burnika dzisiaj, szkoda, kurde, bo no byłem przygotowany jeszcze te 2-3 minutki na to, żeby sobie ten jeden rozrzutnik zrobić, ale i tak naprawdę jestem zadowolony, bo sporo roboty dzisiaj ogarnąłem. Mamy zasiane jedno pole, mamy sprasowane, mamy zwiezione beleczki, zostaje nam tylko rozrzucić obornik, wjechać znowu z pługiem, uprawić, zasiać, więc ja sobie to na spokojnie u sąsiada ogarnę, a w kolejnych odcinkach wielkie żniwa owsa na dwóch pięknych polach, więc już na to mocno czekajcie, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na kolejne odcinki. Na razie, pa, pa. Cześć.